I teraz zrobię przegląd warszawiaka, do którego nie zaglądałem miesiąc. Może parę dni, może parę dni krócej. W każdym razie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Ostatnio jak wyglądałem, był bałagan. Oto stare ramki, które zostawiłem. Niestety bruździły. Kitowały na nich, lepiły, plastry cudowały. Ale pszczółki były spokojne. Robiłem przegląd, nie urządziły, to się naprawdę chwali. Jak będzie? Teraz nie wiem, robiłem wcześniej przegląd z bikłana. Wziąłem kawałek miodu. Wygląda tam wszystko dobrze. Później zrobię przegląd jeszcze dwóch odkładów, które już dostały po kilogram 100 na 1 ul. No dobrze, i teraz tak, co się tutaj dzieje? Nie mam rękawic. Może mi nie pogrządzą. Może naprawdę złagodniały w tym ulu. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj jest fajne, pracują. Może zajęte sobą, nie będą się mną interesowały. O, co my tu mamy? To ta drzewa. Już widać, że tu jest bałagan. O, polepiony w poprzek. Liczyłem na to, że może wycofam te stare ramki. Dalej na to liczę, o ile zbudowane plastry są. Ścisło je, po prostu do zimy, pakietowały do zimy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nie jest tak pięknie jak w wikłanie. Chyba wam trochę dam dymu. Myślę, że jeżeli chodzi o atakowanie, dalej są z włośnicami, bo wystarczy, że dojdę po dół parę minut i już jest rządu. No dobrze, co my tu mamy? Miód nie ma czerwu, może ramkę się da wycofać. Zobaczymy, jak to wygląda w tym. Ramkę byśmy dali za zatwór, żeby sobie wtedy miód porobrały. Bo tych ich nie mam zamiaru też do zimy karmić. Pokitowane. Pięknie. Widać, że jest tutaj mały mordach. Zobaczymy, jak to wygląda. Środek. Zobaczymy, jak to jest. Otworzymy je chyba wszystkie. No jest konkretnie podkitowane. Od ramki do góry. Ramki znowu, żeby do góry nie szły. O, to wygląda.
mocno kicili. No pracują, jak widać, pracują, nie opierniczają się. Fajny ten kit. A tu jak pod śluzami. No, trudno powiedzieć, zaraz będę musiał wyłączyć kamerę. Przyglądać się bez. Mam nadzieję, że rękawic nie będzie. Dobra, to niech na razie zostanie. Później wyjmiemy. Zobaczmy, co to jest. Te chyba nie są połączone. Te trzy. W razie widać, że pszczółek trochę jest. O. Nie, tu można wyjąć tą ramkę. Jest pszczółka, ale trudno. Trochę jak się oderwie, miałem nóż wziąć i pracować z nożem. Zobaczmy, jak rządzą, to będziemy filmować. Pierwsze żądlenie sugerujemy. Dokumentali. Oho, widać, że tutaj coś budują, nawet do dołu budują. Jest trochę czerwiu. No, ale myślę, że po tej stronie, nie, po tej stronie jest dużo. A jak jajeczek nie ma, to wycofamy ją. Dobrze, teraz zobaczmy, co tu jest. No to też jest czerw. Sklepiamy. Tu da się oddzielić. Podajemy. Miód będzie leciał. Tak, będzie leciał miód. Trzeba go wybierać. Zobaczymy, co tutaj jest. No i tam jest miejsce. Szybko. Jak widać, jest czerw. Nie odkapię. Tu jest czerw. No to to się oddzielę, to się oddzielę, to sobie włożę na ust. O. Uciekać. Uciekaj. Zobaczymy, co za miodzik. O, tutaj też jest pełno czerwi. Tak, to jest czerw. Ładne. O, i ten kawał miodu, który... oderwał. No to to już jest czerw. To my tu mamy kolejną ramkę starą z czerwiem, ale one dobudują. Dobudowały czy nie? Nie, chyba do dołu nic nie dobudowały. A jak tutaj w rządku się ustawiły, to ja miód, który wykapał.
Dobra, otwieram następną rameczkę. Chmurze. Tak. To jest podłączone. Nie, to chyba jest. O, super. Ta jest pojedyncza. Trochę je poddymię. Na wszelki wypadek, żeby się zajęły sobą. Nie mną. Co my tu mamy? No, pełno przerwy mamy. Kurczę, ona naprawdę. Tak jakby mi kto matkę podmienił. Aha, właśnie chciałam je urządzić. O, właśnie chciałam je urządzić i mnie rządzi w rękę. To cholera. Dobra pszczółka. Tak one się zachowują. Zaraz będą mnie rządziły. Tu jest kolejny. Stara ramka na czerwiu. Czerwiem też połączona z drugą. Naprawdę, jak ktoś chce przekładać do nowego ula, to niech po prostu sobie daruje przekładanie ramek. Otrzepać, dać miodu, dać cukru i szybko wybudują moment. Bliżej im wystawić jedno, dwie, żeby mogły prosto budować, a resztę ignorować, koniec. Jest trochę mniej czerwia, pierzga, larwy, jajeczka. No tutaj będzie się po prostu plaster rozwijał. No i mamy też ramkę. Na ramki. Właśnie. W tym razie ramek jest za dużo tutaj w tym ulu na zimę. Zaraz mi bateria wysiądzie, więc nie będę pokazywał dalej. Już czerw, miodzik, z drugiej strony czerw, czerw. Myślę, że naprawdę czerwi bardzo dobrze. Na wiosnę po prostu nie mogły do siebie widocznie dojść, a teraz są w sile, czyli pracują ładnie. To się sramka. Widać, że one nie chcą tu po bokach budować. Zobaczymy, jak będzie na snozach. Czy na snozach. Ale widać, że snozy też są nieodbudowane. Jak się zdenerwuje, to zostawię je w takim stanie, w jakim są na zimę. Po prostu zamknę i nie będę już zaglądał do samej wiosny. Tylko po bokach. Tutaj na miejscu ocieplenia
kurcz, miód przylatuje. Tutaj dam po prostu starą bazerię, żeby uszczelnić i nie będę ocieplał. Dobrze, co tutaj jest? Jeżeli brać logikę Bikłana, to tutaj powinna być również, im bliżej lotka, tym więcej miodu. No jest tak, jak gdybym już zbierał. Jest czerw, bardzo dużo czerwi. Dobra, zamykamy. O, już osa zdążyła wlecieć. Już się zdążyła osa wlecieć, oj, pierdolę. No tu jest plaster. Malutki, tyci plaster. Widać, nowe są dobre, bo klient, o, ciężki. Ładny tutaj jest miodzik, pierzga. Czyli mamy sytuację taką samą jak Bikłanie, że po prostu im bliżej plotka, tym sobie po prostu gromadzą miód. O, tutaj też jest. Malutkie te plasterki, co to jest, cała nic. No ale mnie zbierają, proszę jeszcze to wdzięcznie. Też tam coś jest. Zdecydowane jest elegancko, ojejku. Będę musiał użyć drugiej ręki. No, to porządne. Ręki nie jest zły. Poszły sobie, zostawiły mi miód. O, proszę, ja sobie wiem. Pyszny miodzik. I widać nazwy, a pod nimi
bardzo mizerne. Plastry, na których nic nie ma. Nie no, winy zresztą świeże. Takie fajne, puste. To znowu wywalę. Liczyłem na to, że będą sobie budowały systematycznie od ulotka, a one miały inne zdanie. Ja trochę meduje jest, to zostawię. To jest odwlotka. Pusto, nic nie ma. Pusto, nic nie ma. Tam trochę jest. To jest ramka do grzęzy. One same ją obciągały tutaj. Ostatnio razem, kiedy przeglądał, to te dwie snozy od brzega sobie je wyjmę. Nie ma sensu, żeby one tu były. Wtedy na zimę zostanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie no to... Pytanie, czy i ten wyjąć. To też chyba miodu na nim nie ma. Trochę. No dzisiaj już nie, ale za parę dni im powyjmuję. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest trochę miodu na jednej stronie, ale to... Nawet jest zasklepiony. A wyjmę. Tam dzieciakom niech zjedzą miodzik z plastra. Czy te trzy ramki wylecą? Czy wyleci czwarta? Tutaj jest trochę miodu. Z drugiej strony zastrzepiony. Mało tu psi tutaj. 4, tu zostało raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tyle bym zostawił im. Wyjmę ten miód, to dam im pół kilo cukru, niech wciągną. I tak pójdą do zimy. Dobra. A w hulu dołożyłem jedną snowę, tak żeby miał gdzie budować. Bo widziałem, że wychodzą za zatwór i siedzą pod dyskami. No dobra, będę zamykał. Widać spokojne, nie by tak zostało.